Hej, dzień dobry, ty znowu rozpoczynasz dzisiejszy dzień. Wydała się twoja miłość do nabiałów, jogurtów i wszystkich innych tego typu rzeczy. Patrzcie, jeszcze nie otworzyłam, a on już jest. Ja nie wiem, jak on to robi. On będzie miał 15 sen, taki ciężki. Ktoś wyjmie jogurt, kefir, śmietanę, serek wiejski i on się obudzi i przyjdzie. Nie ma nic piękniejszego niż taki widok z rana, prawda, Bazyl? No, zaraz wkąsimy, tak? Nie wiem, czy dzisiaj twój smak, ale... A się zdziwił. Mówi, jakoś dam radę, nie? Mówi, szału nie ma, brzucha nie urywa, ale jakoś dam radę. Aj, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejny dzień, leżąc na łóżku. Ja po prostu oszaleję. Ja oszaleję, moi drodzy. Nie, no, ja się śmieję. To nie jest tak, że ja wewnętrznie, psychicznie mam ochotę się załamać, a po prostu tutaj będę udawać, ćwierkać i tak dalej. Nie, ja nawet nie potrafię tak robić. Tylko, no Jezus, no leżysz któryś dzień, siedzisz. Dobra, no nie ma co rozchmurzać po raz kolejny tego, jaka jest sytuacja. No trzeba to przeczekać, czas minie tyle. Słuchajcie, zaczynamy dzień od chleba. Naprawdę jestem w szoku, jak wyrósł na tym zakwasie. Jest naprawdę smaczny, naprawdę, poważnie. Nie to, że wiecie, zrobiłam chlebek i muszę mówić przed kamerą, że jest smaczny, tylko po prostu jest smaczny. Nie ukrywam też, że jak coś gotuję czy robię, to rzadko się zdarza, możecie zaobserwować to na kanale, że rzadko się zdarza, że mi coś nie wyjdzie. Ale jak mi nie wyjdzie, to mówię wprost. Pamiętam, przed wyjazdem coś mi nie wyszło. Albo coś źle zrobiłam, to też wam powiedziałam, że zrobiłabym inaczej. A! Robiłam te pulpety, co ja dałam jajko i potem wam powiedziałam, żebyście nie dawali jajka. Także zjem sobie swój prywatny chleb na zakwasie, którego pomogła przygotować mi teściowa, jak i Dawid, bo Dawid zajął się częścią piekarnika, a teściowa pomogła mi troszeczkę w wyrabianiu, bo jednak na siedząco to nie było takie łatwe, jakby się człowiekowi wydawało. Jest kolejny dzień i Laurka naprawdę czuje się już bardzo, ale to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że leki zadziałają. Widać, że jeszcze jest taka troszeczkę rozkojarzona, rozbita, taka trochę markotna. Nie ma gorączki, no ale no, widocznie gardełku ją boli. Widać, że jeszcze jest katarek, ale jest naprawdę mniejszy katarek, także nie jest źle. Babcia powiedziała, że teraz ją weźmie do siebie, no to się zapytała, czy chce iść, no to dziecko przecież nie odmówiło, tak? No jak nie ma gorączki, no to przecież nie chodzi, nic się nie stanie. I wiecie, co jest najgorsze? Jak nawet, tak jak wam mówiłam, często Laurki nie ma, no bo babcia ją weźmie na dwór, nie? No i to nie jest tak, że ja na przykład nie mogę wyjść na dwór, tylko uwierzcie mi, że ja jestem w takim stanie, że tak, tu małe dziecko, na przykład jak są dni, gdzie jest sama moja teściowa, nie? No to słuchajcie, wyprowadzenie mnie na dwór, no bo to już jest wyprowadzenie, to nie to, że Karolinka sobie chce wyjść na dwór, tylko trzeba wyprowadzić Karolinkę na dwór. I wygląda to tak, że okej, no dojdę, dokulam się do tych drzwi, nie ma problemu. Ze schodów nie umiem zejść o kulach i ja mam taborecik i po prostu sobie kładę taborecik, siadam, schodzę. Mamy tylko 2 stopnie, także spokojnie, nie zajmuje to 3 dni. A poza tym nasze stopnie tutaj wejścia do domu to nie są, wiecie, stopnie, tylko stopnie naprawdę wielkie, więc jakbym miała jeszcze tutaj się wyłożyć z tymi kulami na tych 2 schodach tylko, to dziękuję, już się wyłożyłam na 2 schodach i złamałam girę, dziękuję bardzo. Jak się takie coś stanie, to wiecie, jaki człowiek jest później delikatny, nie? Ja opisywałam komuś ostatnio na komentarz, że naprawdę taki człowiek ma etap później, że wszystko robi delikatnie i się śmiałam, że jak odkręcam wodę w kranie, to robi to delikatnie, żeby mi się nic nie stało. Jak już spełznę z tych 2 schodów, no to muszę mieć już wózek inwalidzki. No i tutaj jest szczęście w nieszczęściu. To, co wam już mówiłam, że wózek inwalidzki ma mój teściu, dlatego też nie musieliśmy pożyczać i naprawdę ułatwia mi wychodzenie na dwór. No i z tym wózkiem jest też taka akcja, że u nas tak, są tu nierówne tereny, no i trzeba mnie pchnąć. Ja też nie umiem jeździć wózkiem, bo to jest naprawdę trudne. Naprawdę to jest trudne. To nie jest tak, że o matko, usiądziesz sobie na wózku, parę machnięć i dojedziesz. Nie, to nie jest takie łatwe. I naprawdę wiele osób, które staczają się z rzeczywistością, że muszą nauczyć się jeździć na tym wózku i spędzić na nim resztę życia, też im to trochę czasu zajmuje. I zaskakujące jest później to, jak, wiecie, człowiek, którego coś spotka, jak dostosowuje się do danej sytuacji. Straci rękę i wiadomo, no nie po miesiącu, nie po 2, ale z biegiem lat on nabiera takiej wprawy, takiej sprawności, że jest w stanie na przykład zrobić coś dużo lepiej niż człowiek, który ma 2 ręce. Rozumiecie, o co chodzi? Zobaczcie, przykleił się do mnie. Jaj, mój mior. Ale tu widzicie? Nuna Bazyla. I teraz właśnie to nie jest problem wyprowadzić Karolinkę na dwór, ale tak, jest pogoda, gdzie jest pieczara. Ja z tą nogą też nie mogę za bardzo, wiecie, nie chcę jej przegrzać, tam są te rany. Ja nie chcę, żeby to się też kisiło, wiadomo, no teściowa jakby mnie wyprowadziła, to przecież nie posadzi mnie w największym słońcu. No może i bym miała na to ochotę, no ale wiadomo, że nie może tego zrobić. Kula urka, niech zachce jej się to czy tamto, wiadomo, ja siedzę w tym cieniu. No bo nigdzie nie pójdę, jestem uziemiona. I w razie czego, no słuchajcie, po jakimś czasie też, a to by mi się zachciało, za przeproszeniem, do kibla.
No to znowu dojechać, to, tamto, no niestety nie pójdę sobie w krzaczki, to nie jest takie hop-siup. Wyjazd na nadwór mam w momencie, gdy jest więcej ludzi, wiecie, ktoś może się w razie czego mną zająć, no bo tak wiecie, tu teściowa, tu dziecko, tu, no rozumiecie, no i to jest takie jeszcze ja, wiadomo, ja też gdybym wyjechała, no to specjalnie, nie wiem, bym mniej piła, żeby nie wołać do toalety, no bo to jest jednak takie głupie, kurczę, co chwilę kogoś prosić o pomoc, a w momencie, gdy wiadomo, teściowa musi się zająć laurką i jeszcze ja tutaj do tego wszystkiego, to daj ta spokój. Także wychodzę sobie na dwór też wieczorem, gdy już nie jest tak gorąco, bo teraz się trafiły takie dni, gdzie jest po prostu pieczara, no i mi też to jest nie na rękę i znowu mam klimatyzację włączoną tutaj, bo jest naprawdę, ale to bardzo ciepło, no i nie chcę tej nogi przegrzać, nie chcę, żeby mi się z tymi ranami coś tam zrobiło w środku, no różnie to bywa. Tam są jeszcze szwy przecież do ściągnięcia, wszystko to się jeszcze cały czas goi. Jak przyjdzie moment, w którym będę mogła sama wyjść na dwór, to ja po prostu będę chyba krzyczeć. Krzyczę, będę stała, ja będę 10 minut, ja podarła, żeby szłam na dwór sama. A jak przyjdzie ten moment, w którym będę mogła dojść do sklepu, jakby sklepy były najważniejsze w życiu, wpadnę, nawet do takiego spożywczego, to ja wpadnę ze śpiworem w ręku. Wpadnę w godzinie otwarcia, przyjdzie godzina zamknięcia, to powiem, nie, pani kochana, ja mam jeszcze makarony do oblecenia, ułożę się tu na mące, widzimy się rano na otwarciu. Że nawet Karolinka nie wie, co się w spożywce dzieje. Jak dojdę do siebie, to spełnię marzenie swojego życia. Marzenie swojego życia, podkreślam. Jeszcze raz, marzenie swojego życia, cudzysłów taki wielki, że aż normalnie palce mnie zaczęły boleć, że wykupię sobie jakiś all inclusive w Ikei na tydzień. No po takim długim odwyku jakichkolwiek sklepów to marzenie musi zostać spełnione. Po prostu nie dosyć, że all inclusive tej kuchni IKEA, to jeszcze góra dół moje non stop, 24 godziny na dobę przez cały tydzień. Jezus Maria. Ciekawe po ilu bym miała dosyć, nie? Pokaż wszystkim jakie masz arcydzieło. Nie no, naprawdę ci powiem, że ładne. Ale mamusia też ma, zobaczcie. Skromniejsze, ale są. Widzicie tą paczkę? Ja siedzę tu. No mam nogę w dół, no na chwilę jak zrobię to jest okej, ale powiem wam, że mnie rwie franca jak cholera, jak nie mam do góry. Jeszcze mam taki etap, ale jest coraz lepiej. Chciałabym tak tylko te parę kroków bez kuli, tu, żeby tylko tą paczkę. Już dobra, pomijając tę paczkę. Żeby to raz, dwa, trzy, cztery, tak wyliczyłam. Móc tam dojść samemu, po prostu. Jest Asia i Basia. Mamy paczkę z Samaritę, bo jedna z was dała mi znać i było minus 20% na stronie. Większy kod, jaki ja widziałam dotychczas, więc zawsze kupuję, jak jest minus 20%. A dlaczego bym miała w dzisiejszych czasach i w ogóle nawet nie w dzisiejszych czasach sobie nie zaoszczędzić? Produkty przyjeżdżają zapakowane, tak? I za każdym razem dostaję dwa razy krem na noc, który też jest genialny i dwa razy próbkę tego, ale to zawsze komuś wydaje, no bo tego jest po prostu dla mnie za dużo i to jest kremik, który ja, jak i Dawid kochamy nad życie. Kremik, no balsam to się nazywa. Jeden, jak i drugi kosmetyk to jest moje drugie opakowanie i to jest żel do mycia buzi. To też można stosować do mycia ciała, ale jest mi po prostu szkoda i ja go używam do mycia buzi i ten, który ja mam teraz, nie skończył mi się. On ma 300 ml i starczył mi na 5 miesięcy użytkowania. Dawid to stosuje na problemy skórne, które ma na twarzy. On ma takie bardzo przesuszone miejsca. Stosuje to ze mną od kilku miesięcy i on jest po prostu zachwycony. Jeden, jak i drugi kosmetyk kosztuje 99 zł. I największe promocje, jakie wam mówiłam, jakie udało mi się wyszukać w internecie, to jest minus 20%, czyli zapłaciłam po 80 zł za kosmetyki. Czy to jest dużo? Tak, to jest dużo, ale to jest tak wydajne, że naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zużyć i jeszcze nie będę otwierała ani jednego, ani drugiego nowego opakowania, dlatego że jeszcze mamy po końcówce i tak jak wam mówię, Dawid ma takie problemy skórne tutaj na twarzy. On ma takie suche i czasami mu się robią takie placki. On ma tam, nie będę się tu i to po prostu bajka. Z kosmetykami jak ze wszystkim. Nie wszystko jest dla wszystkich. Na przykład moja siostra dostała ode mnie mały słoiczek tego i ona powiedziała tak, Karolina, co ty kurwa w tym widzisz? No takie jest życie, tak to wszystko wygląda. I to, że mi się coś sprawdza, nie oznacza, że będzie się sprawdzało wszystkim. Ile razy przecież też oglądam kogoś na YouTubie i stwierdziłam, że mam ochotę na nowy podkład, kupię sobie ten i ten. Przyjechał, ktoś tam pieje 5 filmów, że jest zachwycony. Ja nakładam na gębę i się tak zastanawiam, o co cholera chodzi w tym podkładzie, nie? U mnie jest po prostu ciacho do kitu. I to nie jest tak, że osoba, która mówi o tym podkładzie i go zachwala, to wciska ludziom kity i udaje, że on jest taki fajny i zajebisty, tylko po prostu mamy różne cery. I nie u wszystkich wszystko się będzie sprawdzało, tak jak widzicie. Czysty przykład tego. Moja siostra jest niezachwycona. Ja tego używam nawet jako krem na noc na twarz.
Bardzo mało. Przeczytajcie sobie, jakbyście to kupili, przeczytajcie sobie, że ta saszetka chyba, która tutaj ma... Ile to ma mililitrów? Boże, ile ty masz mililitrów? Ty nie masz wcale mililitrów. Ile ty masz mililitrów? No Matko Boska, przecież to jest niemożliwe, żebym ja tego nie widziała. No to jest niesamowite, bo ja naprawdę tego nie widzę. Nie no, inspektor oko nie widzi? No może rzeczywiście nie ma? Przy nakładaniu tego im mniej, tym lepiej. I nie wiem teraz, ile to ma mililitrów, ale ogólnie chodzi o to, że im mniej, tym lepiej, do tego stopnia, że to powinno nam starczyć na całe ciało. Całutkie ciało. Ja mam w słoiczku odłożone pod poduszką, bo ja zawsze jak idę spać, to smaruję sobie na noc usta czymś od kilku lat i na przykład teraz używam od wielu miesięcy tego. Stosuję to na twarz, można to stosować na włosy, na ciało. Ja uwielbiam to. A co do tych różnych podkładów i ludzi, którzy tam, wiecie, polecają kosmetyki, no to na przykład ja wiem, że na przykład od tej youtuberki nie kupię podkładu, bo rzeczywiście ona ma zupełnie inną cerę i wiele razy próbowałam od niej kupować, w sensie z jej polecenia kupować, nie od niej kupować, no to się okazało, że coś tu jest nie tak i nie z tym podkładem, tylko po prostu z naszymi cerami. Ja nie mogę kupować od tej youtuberki, ale od tej drugiej na przykład już mogę, bo jak kiedyś kupiłam, to się okazało, że podkład rzeczywiście leży tak jak powinien, tak jak ona opisuje, jestem zachwycona, dlatego że cera jest u nas bardzo podobna. Niestety trochę umęczone życiem opakowanie, bo laurka się do niego dorwała, spokojnie, nic nie zjadła. To jest wosk zapachowy do kominków od Angeliki od Anciax. Ja mam bardzo dużo wosków z jej serii i to jest ten zapach ślubny. Świeczki były wyprzedane, ale woski były cały czas w sklepie, więc stwierdziłam, że chcę mieć kolejny wosk, bo są naprawdę mocne, intensywne, nieoszukane i warto zakupić, jeżeli ktoś chce. Co do opisania tego wosku, no to jest wedding day, czyli... Zapach przewodni ślubu. Zapach ślubny. Mam go od poniedziałku, dzisiaj mamy piątek. I w momencie, gdy wracam do niego codziennie, gdyby ktoś się mnie zapytał, czy tak wyobrażałabym sobie zapach ślubu wesela, nie. Absolutnie nawet mogę powiedzieć, że nie. Ale to nie oznacza, że ten zapach jest zły. Po prostu każdy ma inne wyobrażenie. Tak jak na przykład zapach baby powder, tak samo. Ja sobie wyobrażam ten zapach zupełnie inaczej. Wszystkie zapachy są ładne, bo mi się podobają. I tak jak tu, gdyby ktoś się mnie zapytał, czy ten zapach jest ładny, tak, mnie się podoba. Nie opiszę go wam, bo jestem cienka noga z tego i byśmy tutaj mieli zaraz tak powymyślane rzeczy przeze mnie, że aż wstyd by było się przyznać, że takie coś można powiedzieć. Więc zapraszam was na stronę, jeżeli ktoś jest ciekawy, jakie tutaj są nuty zapachowe, bo tu na opakowaniu widzę, że nie jest opisane, więc lepiej zróbcie to na stronie. Zapach jest ładny, jednak dla mnie absolutnie nie kojarzy mi się w ogóle nawet z weselem. On dla mnie jest taki ostry. Wszystkie woski są mocne, intensywne i naprawdę trzeba ich włożyć bardzo mało. Ja do kominka na swoją przestrzeń 40 metrów tutaj, jak jest kostka, to nie wkładam absolutnie całej kostki, bo kiedyś jak włożyłam całą kostkę, to ja myślałam, że się tu uduszę. Po prostu Dawid jak wszedł, to też mówi, ja pierdzielę, co tu tak mocno pachnie. I ja na swoje 40 metrów tutaj, bo salon z kuchnią ma 40 metrów, daję dosłownie taki ogryzek mały do kominka. Co świadczy o tym, że te woski są rzeczywiście dobre i trzeba po prostu bardzo mało ich dawać, bo jak dacie na takie małe pomieszczenie w ogóle całą kostkę, to jak mieszkacie w bloku, to myślę, że cała klatka schodowa i wszyscy w pionie będą czuli, że macie zapalony wosk od Angeliki. Boże, jakie nóżki. Myrmyreks i myrszmyreks. Myr, ty tak leżysz i się relaksujesz cały dzień, a ja po prostu kociokwiku dostanę za chwilę. Zobaczcie, nasza pięknotka wstała. I tak, nie mamy gorączki, nie miałyśmy w nocy gorączki, ale mamy teraz 37,2. No to nie jest gorączka. Ale widać pani, że jest taka trochę zmarnowana, nie? Takie oczki ma. Gardełko do skwiera i katarek. Chodź, wychodzimy. Wyjdziesz? Chodź. Nie wiem, czy tu już koniec chorowania, bo Dawid powiedział, że 30 zł mam zapłacić. Tu jest karmelizowana cebula, szarpana wołowina, sos, Boże, wieprzowina. Ja z tego wszystkiego to ja nie wiem, co mówię. W sumie za to mogę zapłacić nawet 50. Moi drodzy, przed chwilą się tak naśmialiśmy, ale to wam opowiem za chwilę i to już pewnie nie będzie takie śmieszne, bo ja 10 minut dochodziłam do łazienki, żeby się umyć. Płakałam po prostu ze śmiechu. I jest tak gorąco, że się nawet nie da 5 minut posiedzieć na dworze. A wiecie, ja tu mam tą ranę jeszcze, te szwy, to wszystko dochodzi do siebie. I po prostu siedząc w takim upale, gdzie w cieniu normalny człowiek nie może wytrzymać, no to dla mnie też nie jest wskazane, więc przyszłam do domu, czeszę włosy i idę do klimatyzacji, bo naprawdę nie no, jak się naśmiałam. Teraz mogę wam opowiedzieć historię, która już, no nie będzie śmieszna. Podejrzewam, że nawet nie będę chciała się z tego śmiać,
Dlatego, że czasami jest historia, którą opowiadasz i za pierwszym razem jest tak śmieszna, że słuchajcie, ja wyłam ze śmiechu. Ja po prostu wyłam, ja nie płakałam, ja wyłam ze śmiechu. Ja 10 minut nie mogłam stać z łóżka, bo tak się śmialiśmy. Ale już wam opowiem, o co chodzi. Niestety muszę tu dopowiedzieć kilka rzeczy, które już starzy widzowie wiedzą. I sorry, no ale... I wielkie sorry dla was. Ale jest bardzo dużo nowych widzów i bardzo dużo ludzi, którzy nie oglądają vlogów na bieżąco. Na przykład jak robiłam ostatnio pytania i odpowiedzi, to były nawet pytania, i to dużo pytań, co się stało, że złamałam nogę. Także świadczy to o tym, że przybywa nadal dużo nowych widzów, no bo widzę to po subskrypcjach, także witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. I widać po prostu, że nie wszyscy wszystko oglądają, dlatego chcę jeszcze raz powiedzieć całą krótką historię, żeby to miało sens. Ja w domu mam wannę i prysznic. Prysznic mam na dole. W tej chwili moja noga jest taka, że muszę ją mieć cały czas tak. To znaczy inaczej, no jest moment, w którym mogę ją opuścić, ale ogólnie muszę mieć ją cały czas tak. I ta moja noga ma takie coś, że jeżeli ją opuszczę i trwa to zbyt długo, no to po prostu ona mnie strasznie, ale to strasznie rwie i boli. Dlatego zalecenia są takie, żeby ja miała naprawdę jak najdłużej tą nogę cały czas, żeby ona wypoczywała, żeby tam to wszystko się ładnie zrastało u góry. Jest troszeczkę lepiej niż tydzień temu, gdy miałam nogę na dole, już mnie tak nie rozrywa, ale nadal mimo wszystko mnie jeszcze boli. Ale jest jakiś progres i jest mniejszy próg bólu. Ja chodzę się kąpać do teściowej, dlatego że ona też ma prysznic, ale ona ma ten prysznic bez brudzika. Ja mam prysznic z brudzikiem. On nie jest głęboki, on nie jest jakiś strasznie wysoki, ale tam jest bardzo mało miejsca. I u nas nie mogę włożyć dwóch krzeseł, nawet jeżeli są drzwi otwarte, żeby mieć nogę wyprostowaną tak. Po prostu się nie zmieszczę. I w momencie, gdy dojdzie do tego, że będę mogła już mieć tą nogę na luzie tak, i ona mnie nie będzie tak bolała, że może już sobie zwisać, to się umyję już u nas bez problemu. No. Daleko nie mam, po prostu muszę przejechać tylko z drugiej strony, bo jesteśmy tutaj dobudowani do teściowej, jadę się umyć. No ale gdzie jest ta śmieszna i szałowa historia? Ja siedząc tutaj w domu, wychodząc do teściowej, czuję się jak, wiecie co, za dzieciaka. Miałam no szczęście, bo ja nie ukrywam, że to też nie jest szczęście. Rok w rok z rodzicami jeździliśmy nad polskie morze, na wakacje, po 2 tygodnie, cały czas, rok w rok mieliśmy właśnie bardzo fajnie, rodzice jeździli z nami nad morze. I kiedyś było tak, że się nie zwracało uwagi jak teraz, że jedziecie do pensjonatu, czy pod domek, czy pod namiot, bo w różne miejsca jeździliśmy, nawet pod namioty, bo kiedyś to było też lata, inaczej, lato było takie, jeżeli chodzi o pogodę, że można było spokojnie jechać pod namiot, jak padało, to padało, ale przynajmniej te noce nie były takie zimne, lato kiedyś było też inne, no wiadomo, klimat się pozmieniał, i tak dalej. I słuchajcie, i kiedyś się tak nie zwracało też uwagi na to, albo też było tego mniej, że jak były domki, to nie były już, nie były z toaletami, że jak się jeździło na przykład nawet do pensjonatów, to też były toalety takie, gdzie trzeba było nawet wyjść z domku i dojść tam jakiś kawałek i wiecie, był rząd tych toalet, pryszniców, tam można było się umyć. I to mi się skojarzyło właśnie z takimi wakacjami i z Dawidem tu zaczęliśmy się śmiać, że Sarbinowo, jestem po prostu na czasach w Sarbinowie, idę właśnie teraz się umyć. I teraz jak wam to powiedziałam, to ani wy się nie zaśmialiście, ani ja się teraz nie zaśmiałam, bo to już nie jest śmieszne, ale teściowa ma jeszcze okno w łazience. No i tam już mnie wysadzili, już mi wszystko położyli, ja tam już się zdążyłam umyć i woda przestała lecieć, ja się tam ręcznikiem okrywam i teściowa w łazience ma okno. I Dawid akurat siedział, bo tam za oknem jest taki tarasik. I on tam siedział i tak, Sarbinowo, jak się bawicie? Sobie myślę, jak wyjdę, jak się tą kulą w łeb zasadzę, to będziesz miał Sarbinowo. Patrzyłam w pogodę i jutro ma być chłodniej. No to dla mnie jest akurat dobre, bo wiecie, ja tutaj mam tą nogę cały czas w tym opatrunku. No i ja też nie mogę tego tak przegrzewać, nie? No bo tam cały czas, tak jak mówiłam, są te, wiecie, szwy, tarana i to się wszystko musi też ładnie zagoić. Także dla mnie nawet lepiej, jak się zrobi troszeczkę chłodniej. I teraz właśnie patrzyłam w kalendarz. I do wizyty do lekarza zostało nam 11 dni. Nie dlatego, że nie było terminu, tylko taki mam termin ustalony przez lekarza. To znaczy dokładnie było 3 dni wcześniej miałam być niż 11 dni od tego momentu, o którym wam mówię. Ale mój pan doktor chciał iść do tego pana doktora, do którego właśnie, który mnie operował i do którego będę chodziła teraz. Nie chciałam iść do nikogo innego. No tak chyba logicznie, nie? Że jak już się zajął jeden, składał to, wie co i jak. No to iść do niego. I niestety nie mogłam iść do niego, dlatego że on jest na urlopie, ale wybaczam mu to, bo tak jak wam mówiłam już, ale pewnie nie wszyscy właśnie oglądali, mój pan doktor też pojechał do Tajlandii, także jestem bardzo ciekawa, zapytam się jak było. Dlatego moja wizyta miała być 3 dni wcześniej, no ale że pan jest na urlopie, no to poczekam. Po tej całej sytuacji, która mnie spotkała z tą nogą, że istnieje bardzo, ale to bardzo duże prawdopodobieństwo, że ja znienawidzę nasze polskie bociany.
Tylko, że bocian często stoi na jednej nodze. Muszę się zagłębić, czy oni też śpią na tej jednej nodze. Wiecie, ja też trochę stanę na tej jednej nodze, trochę pochodzę na tej jednej nodze, ale ja nie widzę sensu życia stawać albo chodzić na tej jednej nodze, skoro mam dwie nogi. Po co on stoi na tej jednej nodze? Śmiejemy się, że jak dojdę do siebie, to zrobimy coś pożytecznego i zapiszą mnie na jakieś zawody, gdzie można się ścigać z kulami, bo już będę miała to tak opanowane. I właśnie w zawody w staniu na jednej nodze, bo już będę miała tak wyćwiczoną, tak umieścioną tą jedną girę, że po prostu pokonać mnie będzie mógł rzeczywiście tylko nasz polski bocian. Ale po co, powiedzcie mi, po co te bociany stoją na tej jednej girze? Masz dwie nogi, to na cholerę się męczyć. Sarbinowo żegna. Miało być śmiesznie, no ale widzicie, no już ta historia nie jest taka śmieszna. Jest moja noga. Dobra, jeżeli macie ochotę i życzenie, to subskrypcja, kciuk do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!